funkcja, taka jak tutaj w zadaniu pierwszym, ile ma miejsc zerowych. Więc tak, najpierw sobie ją przepiszę. Czekajcie, jeszcze tylko sobie, o tu mam, dobra. Więc mam funkcję f od x równa się 6x minus x kwadrat przez x kwadrat minus 36. I tak, najpierw musimy zrobić założenie, czyli cholerą nie dziel przez 0. Czyli x kwadrat nie może być 36, pierwiastkujemy, czyli x nie może być pierwiastkiem z 36, czyli x nie może być 6 lub x nie może być minus 6. No i dobra. Żeby obliczyć miejsce zerowe, to nasza funkcja, tak, czyli to o tutaj, co zaznaczę teraz, musi być równe 0, czyli 6x minus x kwadrat przez x kwadrat minus 36 musi być równe 0. Tu liczę miejsce zerowe. Mnożę to razy x kwadrat minus 36. 6x minus x kwadrat równa się 0. Tu wyciągam x przed nawias. Zostaje mi 6 minus x równa się 0. Czyli x równa się 0 lub 6 minus x minus x równa się 0, czyli minus x równa się minus 6, czyli x równa się 6. I tak, to odpada, bo nie należy do naszej dziedziny funkcji, no nie? Więc mamy ile miejsc zerowych? Jedno. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Jak masz pytania, to pisz. Kolejne zadanko. Wartość funkcji takiej dla argumentu takiego wynosi f od x równa się minus x kwadrat minus 2x przez x minus 2. I tak, wartość funkcji, jak mam wartość funkcji, to myślę sobie o y. Dla argumentu to jest mój x. Zawsze jak używam słowa argument, myślę o x. Jak używam słowa wartość, to myślę o y, wartość funkcji. I w zadaniu chcą od nas f od minus 2 plus pierwiastek z 2. To się równa. I teraz tak, w miejsce każdego x musimy dodać. Czyli tak, minus 2 plus pierwiastek z 2 do kwadratu minus 2 razy minus 2 plus pierwiastek z 2 minus 2 plus pierwiastek z 2 minus 2. I tak. W tym miejscu czai się wzór skróconego mnożenia. Tutaj to na boku napiszę minus, oj, jakiś taki słaby ten pisak, minus 2 plus pierwiastek z 2 do kwadratu, to jest to samo, co pierwiastek z 2 minus 2 do kwadratu. Tu mamy a minus b do kwadratu, to mamy a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli moje a to jest pierwiastek z 2, moje b to 2. Pierwiastek z 2 do kwadratu minus 2 razy pierwiastek z 2 razy 2. Plus 2 do kwadratu, to się równa 2 minus 4 pierwiastki z 2 plus 4, to się równa 6 minus 4 pierwiastki z 2. A tu pamiętaj, że jest ten minus przed tym, no nie? Czyli minus 6 minus 4 pierwiastki z 2. Minus minusem daje plus 4, minus z tym. Minus 2 pierwiastki z 2. Pierwiastek z 2 minus 4 to się równa minus 6 plus 4 pierwiastki z 2 plus 4 minus 2 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 minus 4 to się równa. Co tu mamy na górze? Na górze mamy minus 2 i tu mamy plus. I tu mamy ile? Plus to z tym? Hmm.
Czego się zwiesiłam? To z tym. To jest plus 2 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 minus 4. No i trzeba usunąć tutaj tą naszą niewymierność. Czyli mnożymy razy pierwiastek z 2 plus 4 przez pierwiastek z 2 plus 4. To się równa, to się równa. Na dole będzie 2 minus 16. U góry mamy co? To razy to, to jest minus 2 pierwiastek z 2. To razy to, to jest minus 8. To razy to jest plus 4. I plus 8 pierwiastków z 2. To się równa. I tak. Pierwiastki, to nam zostaje 6 pierwiastków z 2. Minus 4 przez minus 14, to się równa, to się równa. I co? Dwójkę wyciągniemy przed, to zostaje nam 3 pierwiastki z 2 minus 2 przez minus 2 razy 7, czyli to z tym. Zostało nam 3 pierwiastki z 2 minus 2 przez minus 7. Ten minus zmienia nam tam znaki i zostało nam minus 3 pierwiastki z 2 plus 2 przez 7. Czyli odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Jak masz jakiekolwiek pytania, pisz. I tak. Kolejne zadanko. Maksymalnym przedziałem, w którym funkcja kwadratowa taka jest malejąca. No i spójrzmy. Mamy funkcję kwadratową. I tutaj jest taki punkt. Co to jest? To jest nasz wierzchołek. On ma współrzędne p i q. No nie? I tak, funkcja maleje w dół, tu tak. Rośnie w tą stronę. Jak mam wykres funkcji w drugą, czyli taką w, to nadal też tu mam wierzchołek w punkcie P i Q i rośnie, tak tu rośnie, maleje, maleje, rośnie. I teraz tak, co tu jest ten za punkt tu? To jest nasze P, to jest nasze P. I teraz tak, mam funkcję kwadratową podaną takim wzorem, czyli f od x równa się minus 3, x plus 2 do kwadratu minus 7. W tablicach maturalnych czai się coś takiego. Już tutaj wklejam. Ups. Takie coś. I nasze P to jest ta liczba. Nasze Q to jest ta liczba. Tylko uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj jest plus, a we wzorze mamy minus. Więc muszę tu sobie zrobić x minus minus 2. I wtedy moje P równa się minus 2. Bo ten jeden minus to jest ten minus z tego wzoru jakby. To jest ten. Więc P równa się minus 2. Tak, parabola jest smutna, bo nasze A jest mniejsze od zera. To mamy ten wykres. I co oni od nas chcą? Maksymalny przedział jest malejąca. Czyli jedziemy z górki. Jedziemy z górki od minus 2. Od minus 2 do plus nieskończoności, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. No i zapraszam jeszcze na ostatnie zadanko. Bum, bum. I co my tu mamy? Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego wynosi 7, czyli A i 1 równa się 7. Suma 7 jest równa minus 14. Czwarty wyraz równa się pytajnik.
By obliczyć czwarty wyraz, potrzebujemy znać R. Też tego nie znamy. Mhm. I jak zwykle przychodzą nam z pomocą tablice maturalne. I mamy tak tutaj. Hop. Coś takiego. I w naszym wypadku S7 nie znamy, więc to nam się nie przyda, tylko ta część tego wzoru. I mam tak, S7 to się równa 2A1 plus 7 minus 1 razy R przez 2 razy 7. S7 wynosi minus 14, więc mogę napisać minus 14 równa się 2A1 plus 6R przez 2 razy 7. Mnożę razy 2, żeby się tam dwójki pozbyć. I mam minus 28 równa się 2A1 plus 6R razy 7. Teraz dzielę przez 7. Minus 28 podzielone na 7 jest minus 4 równa się 2A1 plus 6R. I teraz o ważnej rzeczy nie powiedziałam tutaj, że możemy sobie to podstawić. O, tu lepiej będzie widać. To jest nasze A1 tu. I stąd mi się wzięło. Minus 4 równa się 2 razy 7 plus 6R. Minus 4 równa się 14 plus 6R. Czekajcie, patrzę, czy się gdzieś nie walnęłam. 6, 2 razy 7, no nie. I mamy tak. Minus 4 minus 14 równa się 6R. 6R równa się minus 18. Dzielimy przez 6. Czyli R równa się minus 3. Czyli już wiem, że R równa się minus 3. I w jaki sposób A4 mogę obliczyć? Albo skorzystać ze wzoru z tablic maturalnych. Już go wkleję. Tutaj jest. Tak. I mamy tak. A4 równa się A1 plus 4 minus 1 razy R, czyli minus 7. Plus 3 razy minus 3 to się równa 7 plus minus 3 razy 3 to jest 9. To się równa minus 2. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to pisz.